w rozmowie z Luizą zdradziła, że czeka na kogoś, kogo zna, kto ma wejść do hotelu Paradise. Teraz już wiemy więcej. Co myślisz o takim zachowaniu? Czy to faktycznie jest chłopak Oli? Tak jak piszą ludzie w internecie? Kurczę, nie wiem jak to będzie pokazane, nie wiem ile będą chcieli pokazać, więc na razie tak nie chcę się do końca do tego ustosunkowywać. No ale jeśli jest tak, że oni byli razem wcześniej, no to szapoba za to, że tak to potrafiła ukryć i tak grać. No uważam, że nie powinno to mieć miejsca, no ale każdy sobie, każdy orze jak może, każdy sobie radzi jak może i no cóż, na pewno jeśli tak jest, to zrobi to duże show. Czyli wychodzi na to, że dlatego Ola nie mogła nikogo spotkać dla siebie, bo czekała na swojego chłopaka. No na to wygląda, że czekała. No i się to czekała. Czy to jest fair, twoim zdaniem? No uważam, że to nie jest fair, ale czy życie jest fair? No nie jest, więc jakby każdy orze jak może. No uważam, że to bardzo, bardzo fajne zagranie, nawet jeśli specjalnie to zrobili i może nawet nie brali pod uwagę tego, jeśli tak jest, że wszyscy się o tym dowiedzą, ale no na pewno zrobi to duże zamieszanie i no szacun za to. Pojawiły się też głosy, że Ola powinna być przez to usunięta z programu. Co o tym myślisz? No cóż, nawet jeśli są razem, to nikt tego im nie udowodni, no bo nie wiem, nie są zaręczeni, czy nie są w związku małżeńskim, więc tak naprawdę no, nie ma jak tego udowodnić. Mogli się rzeczywiście przyjaźnić i mieć jakąś, mogła być chemia między nimi, no ale no, nie da się tego udowodnić tak naprawdę, więc... Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału przeambitni.pl. Zachęcam również do łapek w górę i do skomentowania wywiadu, który właśnie zobaczyliście.